cześć. Dzisiaj jesteśmy w Lubawie na spotkaniu z zawodnikami Konstraktu Lubawa, którzy wywalczyli z reprezentacją Polski awans na futsalowe Euro. Są z nami Tomasz Lutecki i Tomasz Kriezel. No i panowie, na początek przyjmijcie gratulacje ode mnie, od całego związku, pewnie od całego środowiska za ten awans na Euro. Ale do tego jakby przejdziemy troszeczkę później, bo chciałbym, żebyśmy cofnęli się trochę w czasie i żebyście mi opowiedzieli, jak to w ogóle się zaczęło. Czy wy zaczynaliście od trawy, że tak to nazwę, czy od razu był futsal? Może Tomek zacznie, bo jego historia na pewno jest ciekawsza. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, no to ja na trawie grałem tylko w zespołach juniorskich, a już w wieku 16 lat przeszedłem na futsal. Miałem gdzieś tam blisko drużynę w miarę, więc spodobał mi się ten sport i chciałem go uprawiać nie tylko zimą, także już w wieku 16 lat zdecydowałem się na grę w futsal, no i tak zostało do dnia dzisiejszego. W moim przypadku to zaczęło się gdzieś też w wieku nastoletnim od jakichś lig środowiskowych, pominąłem wszelkie duże boisko, no i tak od zawsze w tym futsalu żyję, później przez jakieś młodzieżowe mistrzostwa Polski, po seniorską piłkę i tak to się jakoś kręciło. A powiedzcie w ogóle, skąd jesteście? Jesteście z naszych terenów, czy przyjechaliście tutaj do Lubawy skądś? Jak to u was wygląda? Ja jestem ze Śląska i przyjechałem przed tym sezonem. Trener zadzwonił, że chciałem spróbować tutaj swoich sił, no i jestem. No, ja jestem z Pomorza, dokładnie z Czerska. Jest to miasto pod Chojnicami, także też w tym sezonie dopiero dołączyłem do zespołu. Mhm. A powiedzcie w ogóle, tak wytłumaczcie trochę naszym widzom, jaka jest w ogóle różnica według was, jeżeli chodzi o grę na hali i tą na świeżym powietrzu? Myślę, że różnic jest bardzo dużo, poczynając od piłki samej, która jest zupełnie inna niż ta na dużym trawiastym boisku, bo moim zdaniem też dynamikę gry, szybkość. No i to są moim zdaniem takie główne aspekty. Może też jakieś podobieństwo elementów troszeczkę nawet bardziej z koszykówki, z piłki ręcznej, bo to rzeczywiście sport halowy, dużo pracy na wyblokach. Na pewno jeśli chodzi o fizyczność, to dużo też pracy interwałowej, zupełnie inny wysiłek niż na dużym boisku i rzeczywiście jest on bardziej zbliżony właśnie do innych sportów halowych. Mhm. A czy jakbyście, nie wiem, bo często zadają ludzie takie pytania, czy jakby na przykład tacy zawodnicy z topu światowego, załóżmy Lewandowski, Messi czy Ronaldo weszli na halę, to czy oni od razu byliby najlepsi tak jak są na trawie, czy uważacie, że jednak trochę czasu też im to przystosowanie do tych waszych rozgrywek zajęło? Też chciałbym to wiedzieć, czy ich umiejętności są na tyle wysokie, żeby przyćmili tutaj wszystko, ale myślę, że chyba rzeczywiście to są zawodnicy takiej klasy, że adaptacja nie trwałaby u nich zbyt długo, a ich możliwości piłkarskie po prostu zaraz by się zaadaptowały i pokazywaliby klasę od razu. Dokładnie, tutaj nie mam nic do dodania. A czy w ogóle jest dużo jakby w tej naszej futsalowej lidze zawodników, którzy osiągali gdzieś tam sukcesy na trawie i nie wiem, na zakończenie kariery, czy może na ostatnie lata kariery przenieśli się na futsal, czy jednak nie ma takich przypadków? No na pewno są takie pojedyncze przypadki. No myślę, że warto podkreślić na pewno Sebastian Leszczak z Klirek Suchorzów, notabene bohater ostatniego meczu z Czechami. No i chyba Paweł Budniak z Rekordu Bielsko-Biała też miał jakąś przeszłość ekstraklasową. Maciej Mizgajski z Klirek tak, Suchorzów. I jeszcze w Panowej był... Kędziora, tak, dokładnie. Tylko on już właśnie na zakończenie. W jego przypadku to już zakończenie kariery. Chociaż 12 lat temu swoje początki miał w futsalu, później duże boisko i na koniec wrócił jeszcze gdzieś na stare śmieci do Gliwic pobawić się troszeczkę w futsal. Ale dużo zawodników chyba generalnie, można powiedzieć, że też może druga, trzecia liga to gdzieś no też sporo zawodników. Gdzieś to się pokrywa z ekstraklasą futsalu. Właśnie, bo ta intensywność gry u was jest jakby chyba zdecydowanie nawet można powiedzieć, że większa niż na trawie, bo jednak na boisku trawiastym są te przerwy, gdzieś tam piłka wyjdzie w aut, można odpocząć, a tutaj ta gra praktycznie toczy się cały czas. Zgadza się, ale też chodzi o najzwyczajniej w świecie wielkość boiska. Ilość zwrotów na dużym boisku, jedno przyspieszenie może trwać 80-60 metrów. Potem ma się rzeczywiście jeżeli akcja przeniesie się na drugą stronę, ma się trochę czasu, żeby odpocząć. U nas niestety w futsalu ta intensywność jest inna poprzez krótkie sprinty, krótkie odcinki. I rzeczywiście te przerwy też się zdarzają, bo czas jest zatrzymywany. To też jest specyfika tego. Te przerwy się zdarzają, ale trudniej jest się chyba zregenerować po tak krótkich, malutkich, interwałowych odcinkach niż po takich długich jak na dużym boisku.
A czy w ogóle jesteście w stanie teraz stwierdzić, czy coraz więcej młodych zawodników, młodych chłopaków do tego futsalu się przekonuje i zaczyna tą futsalową karierę, czy jakby jest ta grupa jeszcze jest zdecydowanie za mała w porównaniu z tą trawiastą? To znaczy, myślę, że jest za mała, aczkolwiek ludzie są coraz bardziej świadomi tego, co to jest futsal, jak w to się gra i znają dokładnie zasady, bo to jest duża różnica między piłką halową a futsalem. Także myślę, że jest coraz więcej młodych ludzi, dzieci, które uprawiają ten sport, aczkolwiek myślę, że mogłoby być jeszcze lepiej. To powiedzcie jakby tym młodym ludziom, jakie to jest uczucie nosić orzełka na piersi podczas spotkań reprezentacyjnych, wysłuchania hymnu. Jak wy się czujecie w tym momencie, jakie to jest dla was ważne? To jest na pewno coś pięknego. Teraz już myśląc o tym, co chciałbym powiedzieć, to już przychodzą mnie ciarki, bo zawsze mam taki jeden moment podczas Mazurka Dąbrowskiego, że przychodzą mnie ciarki i jest to niezmienne. Od pierwszego meczu do w każdym kolejnym zawsze mam ten taki moment, w którym przychodzi mnie dreszczyk. No i ta adrenalina jest też zupełnie inna w meczach międzypaństwowych niż na naszych parkietach ligowych. No i myślę też, że to jest spełnienie marzeń takich z dzieciństwa. Każdy będąc dzieckiem myślał o tym, żeby reprezentować kraj na arenie międzynarodowej, zagrać z orzełkiem na piersi i myślę właśnie, że to jest fajne, że możemy spełniać swoje marzenia. Właśnie, a czy uważacie według was ten sukces, no bo to już jest jakiegoś rodzaju sukces, awans na te mistrzostwa, czy to może spowodować, że to zainteresowanie futsalem w Polsce będzie jeszcze większe i to też sprawi, że tych zawodników będzie przybywać? Chciałbym, żeby tak było, chociaż nie byłbym taki pewien, bo jest to nasz tak naprawdę drugi awans z rzędu jako reprezentacja na Mistrzostwa Europy. Już po pierwszym awansie się spodziewaliśmy dużo większego boomu. No niestety, może teraz, jeśli udało się utrzymać tą dobrą passę, to miejmy nadzieję, że rzeczywiście ktoś dostrzeże, czy to młodzież, czy szerokie grono dostrzeże ten futsal. No właśnie, no ale chyba nie jedziecie na te mistrzostwa tylko po to, żeby pojechać, nie wiem, zwiedzić kraj i wrócić, tylko jakieś macie pewnie plany sportowe odnośnie tego turnieju. No tak, myślę, że patrząc po naszych ostatnich wynikach, że no coraz lepiej nam idzie, więc nie tylko jedziemy po to, żeby tam być, tylko celem na pewno będzie wyjście z grupy. Czy ta kadra jest mocniej, bo mówisz, że to już drugi rok z rzędu, czy uważasz, że kadra jest mocniejsza niż mieliście podczas poprzednich mistrzostw, czy to jakby jest porównywalny poziom, czy może słabsza jest? Jak to wydaje wstrzyma? Mi się, że jesteśmy trochę mocniejsi, a to przez pryzmat doświadczenia. Najzwyczajniej w świecie zostało kilku zawodników z poprzednich Euro, gdzie nie będzie to już dla nas coś tak wielkiego jak wtedy, że wow, wielki turniej, co tu się dzieje, dookoła głowy nam tak latały. Dzisiaj już wiemy, czego się spodziewać. Jesteśmy też bardziej zgraną drużyną. Trener też, myślę, dużo więcej przez ten czas zdążył nam wpoić swoich oczekiwań, swojej taktyki. Także myślę, że to wszystko dla nas zaprocentuje. Mimo tego, że nie jesteśmy klasową drużyną jak wiele europejskich marek, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, ale jestem przekonany, że spokojnie stawimy im czoła i nie stoimy na straconej pozycji. Czy to, jak mówisz, wiele tych czołowych marek, to jakbyś mógł, bo nie wiem, czy wszyscy jakby tak się interesują tym futsalem, jeżeli chodzi o Europę, tak faworyci do podium według ciebie na przykład podczas tych mistrzostw Europy? No, tych faworytów do podium jest od groma, poczynając od Hiszpanii, Portugalii, Włosi wydaje mi się też mogą w tym roku być całkiem nieźli. I później przechodzimy już tak naprawdę do Rosji, Kazachstan, Azerbejdżan. Te drużyny charakteryzują się tym, że mają kilku Brazylijczyków naturalizowanych, aczkolwiek swoich rodowitych zawodników też mają, szczególnie Rosjanie, całkiem niezłych. No i to chyba będzie... Czy kogoś pominąłem? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to będą główni faworyci. Tak, to będą główni faworyci. A reszta może spróbować napsuć krwi. Wiadomo, że pewnie trafi się jakiś czarny koń. Ale może, myślę, może że... będzie no, byśmy to byli. Być może my, oczywiście. To jeszcze chciałbym przejść także do spraw klubowych. Jak wy się w ogóle czujecie tutaj w klubie z Lubawy? Czy jest to miejsce, w którym możecie się jeszcze rozwinąć piłkarsko? Jak się czujecie tutaj na naszych terenach w województwie warmińsko-mazurskim i w samym klubie? No, ja się czuję bardzo dobrze, że jestem zadowolony z tego już prawie roku tutaj. Na pewno nauczyłem się tu czegoś nowego od trenera i przede wszystkim gramy o najwyższe cele, co było dla mnie bardzo ważne przychodząc do tego klubu. Tak, każdy mecz tutaj, cała drużyna, podchodzimy do tego łącznie z trenerem, z zawodnikami, z pełnym profesjonalizmem. Każdy mecz jest dla nas nową nauką, bo tak naprawdę jesteśmy też tutaj dość świeżą tą drużyną. Drugi rok w Ekstraklasie, cały czas duże zmiany kadrowe.
uczymy się jeszcze chyba siebie, uczymy się osiągania sukcesów. Wydaje mi się, że cały czas robimy jakiś progres. Chyba w tym sezonie to już pozostała walka tylko o to wicemistrzostwo Polski, bo rekord jednak uciekł dosyć daleko. Czy zgadzacie się z tym i czy to drugie miejsce będzie takim, no można będzie uznać za sukces, czy jednak małe rozczarowanie będzie, jak to wygląda w waszym przypadku? W moim przypadku przed sezonem spokojnie wierzyłem w to, że możemy powalczyć z rekordem i rzeczywiście przez długi czas to się utrzymywało, bo w tabeli gdzieś tam cały czas deptaliśmy ich po piętach, czy nawet momentami byliśmy przed nimi. No niestety przyszedł kryzys, który gdzieś tam nas przerósł i to właśnie może zabrakło w tym czasie tego doświadczenia, które ma właśnie rekord, który potrafi z takimi kryzysami sobie radzić i w tym czasie nam odskoczył. A czy to będzie rozczarowanie? Oczywiście, no chciałby człowiek zdobyć to złoto, ale wydaje mi się, że drugi rok z rzędu zdobycie srebrnego medalu to też jest naprawdę spore osiągnięcie. No i przede wszystkim patrząc na to, jaka jest młoda drużyna i to jest drugi sezon w Ekstraklasie, więc myślę, że to mistrzostwo właśnie, tak jak Tomek powiedział, przez to doświadczenie nam przede wszystkim uciekło. Także myślę, że to srebro trzeba wziąć naprawdę i nie uważać tego za porażkę, gdyż naprawdę tu są młodzi chłopacy i jeszcze sporo jest przed nami, żeby poprawić ten wynik. A jak na przestrzeni lat, czy widzicie, że ten poziom tej futsalowy w naszym kraju, już klubowy rośnie, czy jakby ten poziom jest porównywalny w przeciągu ostatnich lat? Moim zdaniem zdecydowanie poziom typowo futsalowo rośnie. No coraz więcej drużyn staje się bardziej profesjonalnym zespołem. I dzięki temu właśnie moim zdaniem poziom idzie do góry. Myślę, że też świadomość trenerów, jest wielu trenerów, którzy chcą się rozwijać indywidualnie, co później przekłada się na indywidualne umiejętności zawodników czy całej drużyny. To też ma wpływ na to, że każdy mecz jest trudnym meczem. Bardzo mało jest takich meczy, po których można przejść obojętnie. Oczywiście zdarzają się jakieś słabsze dni tych teoretycznie gorszych przeciwników, gdzie kończy się wysokimi wynikami, co udowadnia cały czas rekord, wygrywając wysoko, ale dla nas każdy mecz jest naprawdę meczem, do którego trzeba włożyć 100% sił. A powiedzcie, bo pewnie nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, czy to drugie miejsce gwarantuje wam udział, nie wiem, w jakichś europejskich pucharach? Nie, tylko mistrz Polski startuje w europejskich pucharach. A to na jakim jakby poziomie jest nasz klubowy futsal w porównaniu do tego europejskiego, bo wiemy, że no na trawie tych sukcesów no nie mamy żadnych, a jak to wygląda w futsalu? Gdzie ten nasz klubowy futsal jest na mapie Europy? Dwa czy trzy lata temu rekord Bielsko-Biała dostał się do najlepszej szesnastki w Europie, gdzie mógł rywalizować między innymi z Barceloną. To było największe osiągnięcie chyba. Tak. W tym roku również rekordowi nie udało się przejść przez wcześniejszą fazę preeliminacji, czyli to mniej więcej była 1.32. Tak, dobrze liczę? Nie, 1.16 bodaj. 1.16 to masz 4 grupy, to już masz to najwyższe, to co byli wtedy, czyli to była 1.32. Przegrali z Rumunii, z mistrzem Rumunii teraz, nie? Decydujący mecz. O, mogło to być. No także to jest poziom, który od kilku lat rekord utrzymuje, czyli te 32 drużyny w Europie, gdzie też oczywiście z najlepszych krajów, czyli Hiszpania, Rosja, Portugalia, są po dwie drużyny najlepsze z tych najwyższych lig. Także gdzieś wiadomo, że te drużyny są poza naszym zasięgiem, ale rekord regularnie melduje się w 32. Myślę, że do 1.16 spokojnie może aspirować. Tak. To zdradźcie nam, chociaż pewnie też nie do końca to od was zależy, czy podczas tego Euro, które będzie w Holandii, dalej będziecie zawodnikami kontraktu? Pewnie tak, ale to nie od nas zależy. W moim przypadku jeszcze wszystko gdzieś jest otwarte, także zobaczymy. Ja mam jeszcze ważny kontrakt na kolejny sezon, także jeżeli się nic złego nie wydarzy, to na pewno będę zawodnikiem kontraktu Lubawa. No to jeszcze raz przyjmijcie od nas gratulacje i podziękowania za ten wywiad. Przekażcie też gratulacje innym chłopakom, Sebastianowi, a także innym kadrowiczom. No i życzymy wam powodzenia w Holandii. Będziemy na pewno śledzić te poczynania i no żebyście może wrócili z jakimś naprawdę sukcesem, bo pewnie futsal też tego sukcesu potrzebuje. Dziękujemy i miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Dziękujemy.